Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Powiem Wam, że zbieram się od dłuższego czasu do nagrania właśnie tego filmiku, ale jakoś nie mogę się zebrać, natomiast przez to, że dzisiaj mamy robić porządki w kosmetykach, to wiecie, wszystko, żeby tylko nie robić tych porządków, przychodzę właśnie z filmikiem, który moim zdaniem jest bardzo sensowny. I jest to porównanie czterech pomadek, a właściwie tych pomadek, wiecie, w kratce z Golden Rose w bardzo podobnych tonach kolorystycznych. Do tego właśnie filmiku zainspirowała mnie jedna z Was, ja już o tym Wam opowiadałam, jak pokazywałam te trzy nowe nabytki, pisząc, że ma właśnie ten odcień, teraz Wam powiem, czekajcie, która jest najkrótsza, że ma odcień 10 i nie widzi siebie w innych kolorach. I chcę Wam właśnie pokazać, czym te kolory tak naprawdę od siebie się różnią, bo jest to dokładnie właśnie ta sama gama kolorystyczna. Jeszcze mam tą konturówkę, którą kupiłam, zaraz jeszcze ją przyniosę. I będzie prezentacja, oczywiście będą przybitki i pokażę Wam, jak te produkty wyglądają na moich ustach. Jeśli chodzi o te kredki, to pewnie już większość z Was je zna, albo z własnego doświadczenia, albo z YouTube'a, albo z blogów. One kosztują bodajże po 11,90 i są kolejnym hitem Golden Rose. Dla mnie osobiście te kredki są dużo lepsze od pomadek, z tego względu, że ja mam wąskie usta, nie mam za grosz wprawy w malowaniu tych ust, mam ogromną tendencję do robienia z siebie klauna, w związku z tym tymi kredkami po prostu jest mi łatwiej malować usta. I uważam, że one są właśnie rewelacyjne, natomiast na co zwróciłam uwagę, to na to, że wysuszają mi niestety usta, stosowane zbyt często wysuszają. Wniosek jest tylko jeden, po prostu trzeba bardziej te usta nawilżyć, aby nie doprowadzać do takiego ich wysuszenia. Kupiłam też na świeżo konturówkę, to jest seria Emily, która także jest z tej samej gamy kolorystycznej. Słuchajcie, jeszcze powiem Wam, o których kolorach będziemy mówić, bo zrobimy od początku, w tej kolejności, w której Golden Rose sobie je tam ponazywało, choć to jest chyba od najciemniejszego, nie. Powiem Wam, nie wiem, jaka tu jest reguła, jak oni nazywają, nadają mnie jako te numerki. Mamy tutaj właśnie cztery kredki w kolorze 8, 10, 11 i 13, a konturówka jest w kolorze 204. Z tym, że ja konturówkę nałożę na całe usta, żeby Wam pokazać kolor, a nie będę obrysowywała nią ust. 8, 10, 11, 13. Zobaczmy, czym one się faktycznie różnią na dłoni. Teraz dołóżmy tą konturówkę 204. Ta konturówka jest bardzo zbliżona moim zdaniem do pomadki tej w kolorze 2. Natomiast ona jest jakby najbrudniejszym różem z tych wszystkich. Czyli tak by to, słuchajcie, wyglądało, że ona jest, jak widzicie, 8 jest ciemna, jest taka brudnawa, jest chłodna, 10 tak samo, już 11 jest zdecydowanie cieplejsza i 13 tak samo. Ta konturówka jest ewidentnie taka również brudna, konkretnie chłodna. Dobra, no to zaczynamy od 8. Muszę Wam się przyznać, że właśnie ja nie tylko mam problem z malowaniem brwi, ale z malowaniem ust też mam dość konkretny problem. I niestety przy tych ciemniejszych kolorach dużo bardziej to się rzuca w oczy, że robię z siebie klauna. Ale tak właśnie wygląda 8. Teraz jeszcze aparat mi będzie łapał, wiecie, dziwne kolory. 8 jest dosyć ciemnym kolorem. Jest konkretnie ciemna, wygląda inaczej moim zdaniem jak tutaj ta próbka jakby koloru według Golden Rose. Jest to taki, ja wiem, znowu brudny róż, tylko zdecydowanie najciemniejszy. Ona będzie najciemniejsza z tych wszystkich. Zęby to ja mam żółte, ja wiem, czy ona podkreśla żółtość. No są żółte, no to w każdej pomadce wyglądają na żółte. Czy wyglądają na bardziej żółte, nie powiedziałabym. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to ten kolor, jeżeli mam już malować się ciemną szminką, no to to jest zdecydowanie właśnie mój kolor. Wygląda ona w mojej ocenie bardzo, bardzo ładnie.
Natomiast no, jest dosyć wybijająca się na twarzy. Słuchajcie, tak z kolei wygląda dziesiątka, a więc chyba najbardziej popularny kolor. Jest sporo jaśniejsza i wydaje mi się, że jest faktycznie najbardziej taka neutralna. Tak wygląda jedenastka. Jedenastka jest najmniej brudna. Ten kolor jest taki bardziej, ja wiem, ciut jakby cieplejszy. I trzynastka. Trzynastka się wydaje też po prostu być cieplejsza, ale to jest znowu, słuchajcie, no bardzo, bardzo te kolory są po prostu do siebie zbliżone, mi aż trudno jest je opisywać. Tak wygląda próba pomalowania zmasakrowanych chust konturówką. Ona się nie nadaje do malowania całych chust. Jest bardzo lepiąca, bardzo tępa. Absolutnie. Tylko do konturu. No ale jak widzicie, kolor wygląda tak. No dobra, kochani, to ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzicie, teraz aparat mi złapał ładne kolory. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się przydał, że wyszedł sensownie. Zaraz się o tym przekonam. Dajcie mi znać, co właśnie myślicie na temat tych czterech kolorów. Czy znacie, czy również Wam się właśnie wydaje, że one są bardzo zbliżone. Jeżeli można zaryzykować, że jeżeli komuś dobrze jest w dziesiątce, to będzie mu również dobrze w ósemce, w jedenaste i w trzynaste. Czy macie podobne zdanie jak ja, że to jest właściwie ta sama grupa kolorystyczna i że te kolory po prostu, jeżeli jeden z nich pasuje, to powinny pasować wszystkie danej osobie? Dajcie mi znać, widzimy się w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Buziaczki, pa, pa!